Witam serdecznie. Dzisiaj jak prawidłowo przygotować przewód oraz zamontować złączkę VAT. Jaką złączkę wybrać, na co zwrócić uwagę, jak sprawdzić poprawność montażu, jak sprawnie i szybko montować złączkę. Skupimy się na dwóch podstawowych rodzajach złączek. Serii 221, tych z klapką, oraz serii 2273. Pierwsza seria, 221, pozwala łączyć zarówno przewody linkowe, jak i drut. Seria 2273 służy do połączeń przewodów drutowych. Nie nadaje się do łączenia linek. Dostępne są różne wersje złączek. Z wejściami dla przewodów z jednej strony, od podwójnych do pięciokrotnych, a także złączki przelotowe i piętrowe, np. ośmiokrotne. W obu seriach możliwe do łączenia przekroje przewodów są podane na złączce. Znajdują się tam także informacje o długości izolacji, jaką należy zdjąć, wraz z przydatną miarką, dzięki której można łatwo sprawdzić, czy izolacja została prawidłowo zdjęta. Obie serie złączek posiadają także miejsce dla sond miernika, pozwalające na wykonanie pomiarów bez rozpinania złączek. Przygotowanie i montaż przewodu. Przygotowanie przewodu do połączenia ogranicza się do przycięcia go na odpowiednią długość oraz zdjęcia izolacji. Następnie można montować złączkę. W przypadku serii 221 należy otworzyć klapkę, wsunąć przewód do końca złączki i zamknąć klapkę. W serii 2273 wystarczy wcisnąć przewód do końca złączki. Prawidłowość montażu można sprawdzić dzięki okienku. Widać prawidłowość wsunięcia przewodu oraz miejsce, gdzie zaczyna się izolacja. Prawidłowy montaż przewodów, przewód wsunięty do końca, a początek izolacji widać w okienku. Typowe błędy przy montażu to zdjęcie za dużo izolacji, za mało izolacji lub przewód wsunięty za mało w złączkę. Jak sprawniej i szybko montować złączki VAT? Przed montażem przewody warto ułożyć w sposób, w jaki mają być montowane w złączkę i przyciąć je na odpowiednią długość. Kluczową rolę w szybkim i sprawnym montażu VAT-o odgrywa ściągacz izolacji. Jego prawidłowe ustawienie pozwoli ściągać izolację na odpowiedniej długości, co bardzo przyspiesza montaż złączek. Pora na podsumowanie. Złączki VAT-o pozwalają szybko i sprawnie wykonywać połączenia przewodu, np. w puszkach. Połączenia te są trwałe i w przeciwieństwie do połączeń skręcanych nie wymagają dokręcania nawet po długim czasie. Niewielki rozmiar pozwala na użycie np. w puszkach pod osprzętem. Jeśli film się podobał lub był przydatny, proszę o łapkę w górę. Zapraszam także do subskrybowania kanału oraz komentowania. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia.